Gabinety stomatologiczne funkcjonują już w 5 szkołach w Wałbrzychu. Prawdopodobnie w tym roku powstanie kolejny w publicznej szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Wańkowicza. Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej jest realizowany od 2015 roku. Celem projektu jest profilaktyka i edukacja dzieci i młodzieży, a także zwalczanie próchnicy. Ona się sprawdza oczywiście. Częstość próchnicy zmalała radykalnie. Pamiętajmy, że te gabinety to nie tylko pieniądze, które miasto przeznacza razem z NFZ-em, ale to jest również wyzwanie dotyczące personelu. Wiemy, że w innych miastach, nieraz sąsiednich, takich jak Wrocław, ta inicjatywa z Wałbrzycha została podchwycona. No jest problem ze znalezieniem personelu. Po prostu lekarzy, stomatologów, pielęgniarek stomatologicznych jest po prostu za mało. To też jest dla nas tutaj wyzwanie. Gabinety działają w 5 publicznych szkołach podstawowych, nr 5 na Podgórzu, nr 15 na Piaskowej Górze, nr 21 na Podzamczu oraz w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Hugo na Kołłątaja w Śródmieściu i w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 na Sobięcinie. Teraz są plany, by uruchomić kolejny gabinet. Chcemy w tym roku uruchomić gabinet w szkole przy ulicy Wańkowicza i czynimy w tym kierunku starania, mamy pozwolenie już na budowę. Myślę, że od 1 września uruchomimy ten gabinet. Najważniejszym elementem programu jest edukacja dzieci, a więc nauczenie ich prawidłowego dbania o zęby i wpojenie nawyku regularnych wizyt u dentysty i zdrowego odżywiania się, przede wszystkim eliminacja z diety dużej ilości cukru. Programem objęto także przedszkolaki. Wszystko po to, by pozbyć się dentofobii, czyli strachu przed wizytą u dentysty.